Yeah. Atato. Wiadomo, pierwsza seria, często na targetą w całym spotkaniu, więc nie szczęśmy gardę, jedni ludzie, kibice jednej i drugiej drużyny. Mam nadzieję, że będę was tu słyszał cały czas, nie przerwanie. Kaptor zamiarny, 57, będzie odpoczął na tą piłkę. A z tyłu, Dejanko Batu, Zabry Matkowski, wytawi za akcję powrotną. I zaczynamy! Zatrzymana dopiero na 30 jardzie obrony. Autorem reakcji powrotnej Mateusz Szefler. No i bardzo trudnej sytuacji defensywa Outlaws Wrocław. Tuż przed własną czerwoną strefą, przed red zone. I ofensywa Panther kierowana przez Władka Dziedzica, to ten zawodnik z numerem 15. Już jest gotowa, już jest zagrywka. I pierwszy ofensywny snap tego spotkania przed nami. Nicky Stevens biegnie przez środek, znakomity Panther, to będzie przełożenie. Nicky Stevens, jest to jak dobry bieg. Bardzo dobrze spotkanie zaczęło zawodników. 6-0. I teraz okazja na podwyższenie. Zobaczmy, na co zdecydują się Pantery. Jednak będzie kopnięcie. To była informacja zwyrokowa, ale jednak Adam Mejli dyskrytowany do kopnięcia za 1 punkt. Piłk w górze. Ręce sędzia też w górze, a więc 7-0. Wiem, bo zaraz będzie twoje. Dobra, nie, i zaczynamy od kickoffu. Tym razem z drugiej strony. Tym razem odstępują Pantery. A do akcji wrotnej szykuje się Ernesto i Dawid Jędrasi. Wystąpuje Adam Deli, ten sam zawodnik, który przed chwilą podwyższał, który pełni wraz z obowiązkiem kickera, który żyje Panther. Tego to jest oczywiście wide receiverem i piłka w górze, ładne dalekie odkopnięcie. I to będzie touchback, przez moment zawiesiłem głos, bo ta piłka wypadła na out, to byłoby przewinienie, ale wpadła do pola punktowego, a więc touchback i panici zaczną z własnego 20 yarda. Przed nimi 80 yardów boiska do pokonania. No i zobaczymy, jak pisze się ofensywa pod wodą Morisa Górecznego, wszystko najlepsze obronie w Polsce. I zaczynamy
odbiegu. Jarek to piękny, 6 środek, ale zatrzymany po 2 jardach, może nawet po 1. Nie było tam za dużo miejsca do biegu środkiem. Druga próba przed nami, około 8 jardów do przejścia. Defense! Podaniowa ma już Górecki, ale nie celne to podanie, poza zasięgiem receivera Outlaws. Trzecia próba z tego samego miejsca. Słyszę kibiców gościa, życzę gospodarzy. Mariusz Górecki pod presją i atakowany, to jest czwarta próba, pokazuje sędzia, wszystko miałem powiedzieć, że był na ziemi Mariusz, kiedy wypadła mu ta piłka. Znakomita akcja defensywy Panthers, no i to będzie punt, odkopnięcie z wykonania autu w czwartej próbie. Nie sądzę, żeby próbowali to grać. Nie poradzili sobie z Bytca, teraz Baniczki odbił sobie okazję na, no i odstopuje na Czerzanie. Przygotowany jest do punktu. A Dianko Babu przygotowany do akcji powrotnej. I MS4 łapie piłkę na 40 mniej więcej jardzie od własnego pola punktowego. Znowu w łatwej sytuacji obrona auto na własnej połowie to muszę zaczynać serię. Do pola punktowego to 37 jardów. Pierwsza próba i 10. Już pantery gotowe do akcji. Jako dywizacja podaniowa, nie zapala ta piłka, przelatuje przez ręce receivera. Celem podaniowy Jakub Kłoskowski, nowy zawodnik w barwach Panther. Transfer z Warszawy przed sezonem. Druga próba z tego samego miejsca, second and ten. Ricky Stevens, to mają problemy z tym zawodnikiem Panthers, ewidentnie Stevens zatrzymany, ale dopiero po ponad 20 jardach. To jest oczywiście nowa pierwsza próba. Zobaczmy, gdzie sędziowie ustawią tą piłkę. Około 12-13 jardów do pola punktowego Outlaws. Mają panici problem z bieganiem Stevensa przez środek. Ponad 20 jardów średnio w każdym biegu. Jeszcze raz Stevens. Stevens i potknął się. Można być około 7 jardów, ale blisko było kolejne przyłożenie. To nie będzie pierwsza próba, druga próba i około 2 jardów do przejścia. Do nowej pierwszej próby około 5 do pola końcowego. Tak jest, piłka dokładnie linii 5 jarda położona przez sędziego. Druga próba. Jeszcze raz Stevens. I to jest przyłożenie. 13-0, po raz drugi Luki Stevens meduje się w czwartoprostowym autu. Zasem. A? Zasem.
Znowu nietypowa formacja przed podwyższeniem Panthers. Zobaczymy, czy zwiną ją tak samo jak w poprzednim przypadku. Nie, jednak snad to Bartka Dziedzica bezpośredni. I to są dwa punkty dla Panthers wyjątkowe. A więc 15 do 0. Nie pomyśli ten początek dla gospodarzy. Wiadomo, kto był faworytem, ale aż takiego zrobiłem na początek. Chyba się nie spodziewali. Mam nadzieję, że teraz ofensywa pokaże na tej stać. Odkopuje Adamelli. Dawid Jędrasik, Ernest Hall już czekają na akcję powrotną. Jakie jeszcze problemy w ustawieniu drużyny przy kick-offie, ale już jesteśmy gotowi do gry. Adam Nelly będzie odkopywał. I to chyba znowu będzie tak, że tak jest. Piłka w polu punktowym. Nie, jednak akcja powrotna Dawida Jędrasika. Zdecydował się wyjść z tą piłką, ale to był błąd fatalny. Dotarł dopiero do 5 yarda. No szczerze mówiąc, byłem przekonany, że Dawid był tu przyklęty z tą piłką i pozwoli ofensywnie zacząć z 20 yarda. Tymczasem mocno cofnięta ofensywa Outlaws na własnym 5 yardzie. Błąd special teams gospodarzy. Mariusz Grodzki, Ernest Hall z piłką. Ernest Hall przy linii bocznej zdobywa 3 yardy mniej więcej w pierwszej próbie. To jest nowy zawodnik Barba Hauto. Tydzień temu grał na pozycji defensive backa, dzisiaj jako running back, bo nie ma w składzie John'ego Van Lieta, centra Outlaws. Zamiast niego Carson Palmer Foster, przepraszam, który gra na pozycji linebackera. Trochę rozsad wśród importu, obu drużyna zresztą. Mariusz Górecki podaje na środek, ale nieudane. Tam był Dawid Jędrasik, ale nie zdołał zapaść tej piłki, podanie do zasięgiem. Mamy znowu trzecią próbę, no czy uda się wreszcie zdobyć pierwszą próbę pani Tom? Jak na razie nic z tego. Trzecia próba, 7 jardów do 6. Mariusz Górecki pod presją, znowu jest Ernest Hall. Wokół niego dużo obrońców, ale przebija się Ernest Hall, ale zdążył tylko wrócić do niezdrowej akcji. Będzie czwarta próba. Błyskawicznie opadła go defensywa Panther. I znowu będzie pan wykonania gospodarzy, odkopnięcie w czwartej próbie. Diante Barton już cofnięty, gotowy do akcji powrotnej. Doktor zamiar, pan może to zamiar, wysoka ta piłka. Bardzo krótka. Zobaczmy, że znowu się ustawią po 30 yardach. Znowu krótkie boisko dla ofensywy Panther. A przypomnę, że Panthers prowadzą 15 do 0 po dwóch przyłożeniach tego Stevensa.
Już gotowa do drużyny. I Bartek dzieli z piłką. Podaje na środek Złotan. To był Jakub Koskowski, jeśli dobrze widzę. Ale to będzie druga próba. To po 9 jardów zdobytych w tej akcji. Papery do halu, szybka jest sygnał w linii bocznej, bez zarady, ustawienie w ofensywie. Czterech agresywerów, Yuki Stevens jako jedyny running back. I zawsze wolno Bartek Dziedzic z naszymi, i to prawie był trzech, to powinien być trzech. Niestety Dominika nie utrzymał piłki w rękach. Do takich prezentów dzisiaj Outlaws nie mogą marnować. Bo zapewne za wiele ich nie będzie, takie sytuacje trzeba wykorzystywać, ale nie udało się, trzecia próba, wciąż około jazdy do przejścia. Wiciskiwa jest przez środek, jest to pierwsza próba, nie ma przyłożenia, ale to i tak. Około 12 jardowy bieg Wiciskiwa, na 9 jardzie mniej więcej zakończył swoją akcję powolone przez obrońców Outlaws. Trochę lepsza ta obrona przeciwko Stevensowi niż wcześniej, no ale to wciąż dużo za dużo jardów, które zdobywa running back Panthers, a na pewno błędne gry, pierwszego mecz w tym sezonie. Bartek Dziedzic podaje na środek i znowu było blisko wszechświatu. Tym razem Damian Trakiewicz pobił tą piłkę, ale żaden z jego kolegów nie zdołał do niej dopaść. Druga próba. Ale jak na razie no, zdecydowanie lepiej auto z bronią prepadaniową niż biegową. Bartek Dziedzic podaje krótkie, ale tu zatrzymany Wiktor Zięba około 3 jarda. Mamy trzecią próbę. Mamy na 4 jardzie zatrzymany Wiktor Zięba około 4 jardów do pola pocztowego. Panthers wciąż w bardzo podobnym ustawieniu, chociaż teraz Adam Stakowski cofa się na swoją nominalną pozycję running backa. Luki Stevens i to będzie kolejne, trzecie przełożenie do Adamka Stakowski. 21-0. Zobaczmy, jak teraz Panthery rozwiążą to podwyższenie. Jednak będą kopać. Adam Nelly. I tak jest. Nawet podwyższenie. 20-0. Jeszcze jeden kiko w wykonaniu Panthers, trzeci w tym spotkaniu. A wciąż jeszcze jesteśmy w pierwszej kwarcie. Yes.
Well, they've got the first sheet, the other call school. Jest piłka w górze dalekiem po pięcie. Dawid Jedrasik łapie piłkę i tym razem przykręcą. Mądra decyzja. Rozpocznie ofensywa 20 jarda. Mamy nadzieję, że tym razem gospodarza uda się zdobyć punkty. Ale zacznijmy od tego, żeby zrobić pierwszą próbę. Małymi krokami do celu. Górecki w akcji podaniowej. Piłka na środek. To nie było tam żadnego obrońcy. Był tylko, na zasadzie był tylko obrońca w Jan Kowalko. Nie było żadnego z receiveru. To jest ta piłka, nie padła łukę w ogrodę. Druga próba, wciąż 10 jardów przejścia. Wszystko z piłką, zatrzymamy Wyszka Wyszkowanym zabawiacji, Krzysztof Wisz. Zatem do czekatu. Zatem do czekatu Polski. Trzecia próba, to wciąż ofensywa, nie przesuwa się do przodu. Tylko jeden mecz, jeden za drugim się ustawili. Nie był gotowy Mariusz Górecki na ten strach. I znowu mamy krótkie boisko, tym razem ekstremalnie krótkie. Ciardo tylko do przejścia. Za Panther. Bardzo ciasna formacja Panther, Stevens, znowu z piłką i to będzie przyłożenie numer 4. Tym razem 10-jardowe, wcześniej miał 30-jardowe, 5-jardowe, 4-jardowe, 28-0 i podwyższenie za 1. Adam Newid będzie kopał. Węgiel, Panthery już mały wykoncentrowany, brakowało jednego zawodnika, ale wszystko w porządku. Piłka w górze. I mamy 29 punkt za Panther. Nie wchodzę, pierdolę to. To nie, że praktykanci. Wydawało się, że nie. Ale działają.
Wyszedł do 400 urzędów, do 200 urzędów, a 200 tego zawodnika, to nie mają nowego pomysłu na salto. Wiktor! Na pewno kolejny balek, świetne kopnięcie, i to nazywanie z Polski, to będzie to łaski powrotnej. Na daleko nie zaszedł, około 12-13 jarda zatrzymany i stąd zaczął swoją akcję, gracze auto z ofensywie. Około 2-2,5 minuty do zakończenia pierwszej kwarty. Zatrzymało zawodnika na boisku w drużynie Panthers. Jeszcze raz Ernesto z piłką, znowu błyskawicznie powstrzymany. Kompletnie nie daje pobiegać ta linia defensywna Panthers. Dobre i auto są dobre 4, może nawet 5 yardów. I druga próba przed nami. Majusz Górecki, teraz próba screenu, no i to bardzo niebezpieczne było, blisko 3 metrów. Za wysokie to podanie Góreckiego. Próbowali teraz panici skorzystać z tej agencji i defensywnej Panther. Próbowali wciągnąć taką płatkę, przepuścić szarżerów obrońców i podać ponad ich głowami. Ale to się nie udało i mamy trzecią próbę. Około 13 lat do przejścia. Górecki pod presją podaje na zdrowe blisko przeszkutu. Aleksander wygląda całe podania. Tu już odległy Bianca Bato. I będziemy mieli kolejny pan w czwartej próbie. Mają ogromne problemy panici z presowaniem się do przodu w ataku. Teraz wręcz cofnięci. I kolejny pan przed nami. Zatwierdzamy jeszcze jedno cofnięcie. Wysoko, za linię boczną. Mimo to jest 40 jarda. Jeszcze kara przeciwko Wonito. Dodatkowe 5 jardów zostanie doliczone do miejsca, w którym piłka wypadła na out. Czyli około 30 jarda zaczną Panthers swoją serię ofensywną.
Pierwsza próba, 10-6. Zatem dziewczynę Butler, czy taka ucieczka na zewnątrz, rozgrywającego z piłką. Nieudane podanie, niezłapane. I to jest pierwszy kwarty. Wynik 29-0 na Panthers z Outlaws, a przed Państwem ponownie Wirek i Czylidzer. Bartek Dziudzi znowu na pojawie, jest tak! Znakomita akcja defensywy, no wreszcie! Prawidłowo akcji! Cofa, dobre 10 yardów ofensywy Panther. Trzecia próba, 20 yardów i jedno przejścia. A może troszkę mniej przy 9:20, a to 16. Okienka defensywa auto, będą bronić tej linii, nowe pierwsze próby, Lipis Kiżes, na środku, zatrzymany, dosyć szybko, tym razem byli na to gotowi gracze auto. Około 2 yardy może zdobyć tej akcji, czwarta próba i zobaczmy, na to zatrzymują się Pantery. Będą chyba rozgrywali normalnie czwartą próbę. Ale skoro to pytacie, ja to dostaję z całej życi, że to jest bardzo trudno, bo jak to szansa piłkę. Bardzo ryzykowna decyzja Panthers, ale wcześniej bliski sędziowskie i o tak, proszę o gospodarze, by nie miał to wyrosła. Tu to was mam bądźcie Panthers. Tam. No jeszcze czas ja wam sobie coś coś to da, bo to już to was wam będzie działać, co tutaj wtedy jeszcze. Słyszycie? Купите мне похавать. О, а? Все долго. А? Как побегу, мясо какое-нибудь. Przerwa już za nami, wracamy na boisko, czwarta próba, 15 yardów do przejścia. Bartek Dziudzic wciąż na boisku, a to oznacza, że Pantery najprawdopodobniej będą rozgrywały te akcje. Przypomnę, jeżeli nie uda im się tych kasierów zdobyć, jest czwarta piłki. Cały nam Bartek Dziudzic, piłka już w niebie. Na całe miejsce została pierwsza próba. Wyprzęty za boisko, ale to się w 15 yardzie. 20-jardowy bieg Barta Dziedzica. To nie była zaplanowana akcja, ale znalazł kawałek zielonej murawy. Dziedzic wykorzystał, włożył stawienie obrony. I znowu pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Wyta flaga na boisko i Lipis Kiżes z piłką. Tańczy jedną ręką i auto, że to jest jego czwarty przyjeżdżony w piłce, to jest piąte nawet. Oczywiście odrzucenie kary za offside obronny. A jest 35-0. Wejście było włączone. I szansa na 36 punkt. Tak jest, Adam Melis, kolejne podwyższenie skuteczne i 36-0.
36 do 0, Messiu, czyli zegar nie będzie zatrzymywany, poza timeoutami. Będzie leciał cały czas. Bardziej Petrzek. Ale tam było, Adam Neli w odkopnięcie MSPO wybiega z pola punktowego. Próbuje zdobyć jazdy. Świetna wywrota MSPO. Dopiero w okolicy 40 jarda powstrzymany. Zdecydowanie najlepsza sytuacja ofensywy Outlaws, jaką mieli na początek serii w tym spotkaniu. Pierwsza próba, 10 lat do szczęścia. Bajer z góreczki. Do baletu, do standu. Gdzie jest piłka? Jest druga próba, zdołali go sobie, zdołali go porażować na piłkę. Ale to pięć, naprawdę daleko. Druga próba, no to 20 jardów do szczęścia na paniku. Oj, pareczka. Górecki, daleka piłka, dwie pasy! Ma pejsa i pięknie! I to będzie przyłożenie, dwie pasy! Za to mi się przepytał tą akcję, klik. To 45-jardowa akcja powrotna Diante Baku. 42 do 0. Ja tam lewi. 43 do 0. Kolejny kick-off, Panthers z Outlaws. Co też będzie się kryło? Kurwa, ale szybko zaleźli. Szybko oni. Dobre przepustki. Dobrze działają.
Я не мечтаю, что так шибко они будут делать приложение. Тем разом Кшиштов Миша вступает. И это будет также заканчиваем с 20-го ярда. Обрану. Потом выпадные ключи по дальней концовой войска. Kolejny fumble, ale pomyślnik Kamil Żurecki próbuje stawić jardy biegiem, ale zatrzymany dosyć szybko, to będzie strata jarda. Adam Lady, nominalny cornerback. Druga próba, to jest 11 jardy do przejścia. Marek Górecki, jeszcze jedna próba podania, niecelna. I na boisku flaga. Pójdzie atak na rozgrywającego, to będzie 15 jardów przeciwko Panther Wrocław. Został Mariusz Górecki uderzony już po drugiej stronie piłki, a więc przesuwa się ofensywa. Pierwsza próba, około 35 miliardów mniej więcej piłka położona, 10 miliardów przejścia. Tam był Stanisław Wester, był Aleksander Gąbra, ale żaden z nich nie było złapać tego podania. Chociaż oboje mieli troszkę miejsca. Gdyby to podanie było minimalnie krótsze, mogliby powalczyć o to w tej sytuacji. Ale niestety druga próba i 10 jardów. I podamy tym razem w stronę Aleksandra Gąby, nie udane. Był blisko, to już Kepler. Trzecia próba, wciąż 10 jardów do przejścia. Górecki na środek, ale nie udane to podanie znowu. To by było i 2 minuty do końca pierwszej połowy. I przed nami kolejny chyba pan Kowiczek, chociaż nie jest Górecki na boisku.
A więc chwila boli się, będą połowali tą pierwszą próbę. No faktycznie niewiele też mają do stracenia. I jednak timeout. Start na żądanie Panther. Chyba nie byli do końca gotowi na normalną grę w obronie. Raczej na to poparcie. Jak na razie 5 przyłożeń tego Stevensa, jedno od Janka Batu. Górecki, ale ta piłka, strona robiła im naszyka, blisko było, ale nie złapane. Tam był Mateusz Szefler na posterunku, nie pozwolił Jędrasikowi na złapanie do piłki. I piłkę przejmuje drużyna Panther z Wrocław. Tym razem dobre podanie, ale presja Mateusza Szeflera była wystarczająca. Żeby powstrzymać tą akcję. I pierwsza próba dla Panther. Ja przypomnę, że mamy mężczyzn, więc ten czas ucieka nam coraz szybciej. Dziedzic pod presją, ale ucieka znowu z kieszeni. I zdobywa kolejne jazdy, jest to pierwsza próba. I to jest koniec pierwszej połowy. A skoro koniec pierwszej połowy, to przed Państwem dziewczyny z VIP czy Lidę. My startujemy. Trzecia, czwarta. Derby Wrocławia. Outlaws Wrocław kontra Panthers Wrocław. Odkopują Panthery. Outlaws w akcji powrotnej. Adam Nelly. Znowu mocne, wysokie kobiecie. Jeden z Paul z piłką. W akcji powrotnej. Dobry powrót. Jeden z Paul. Kolejny jazdy kobiecie. Już całego boiska prawie. Jeden z Paul. 45 jazdowa akcja powrotna po odpadnięciu i ofensywa przejmuje piłkę na połowie. Teraz wchodzimy tą połowę, ale blisko jest dostatka boiska. 40 jardowy powrót Ernesta Mała i ofensywa kierowana przez Mariusza Góreckiego w akcji. Dawid Jędrasik z piłką zatrzymany dosyć szybko, to będzie chyba nawet strata jardu. Tak jest. Dwa jardy, to pięć pamięci w tej akcji. Druga próba przed nami. Defense! 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 Defense!
Rubakowa, dwa centra z Łukami Górecki, czterech receiverów. Jarek Topczyński w roli running backa. Topczyński z piłką, powolony, po kilku yardach. Około 5, może 6 yardów zdobytych w tej akcji. Trzecia próba. Dokładnie się dzieje z tego piłka, troszkę bliżej niż się spodziewałem. A więc trzecia próba, jako 9 yardów przejścia, tylko 3 yardy tej akcji. Jarek Topczyński. Grecki do hola, ale jest hola w tygodniowej, zatrzymany. Tutaj Diante Batu i Kamieruta na spółkę zatrzymują amerykańskiego running backa Outlaws, który również czasami grywa jako defensive back. Czwarta próba. Koło 11 yardów, to chyba będą grali Outlaws. Hej. Jest Mariusz Górecki, została ofensywa, więc gramy czwartą próbę. Tak, prędzicie tu. 11 jardów do sześcia. I daleka piłka. Nieudana, tam był Stanisław, proszę pana, Sander Donda tu był z dobrej relacji. Ale nie to zostało to podanie, za bardzo do środka boiska. I piłkę przejmują Pantery. Mogą iść na środku boiska. Pierwsza próba, Panter z Wrocław. Bardzo trenerzy również pozdrawiam rezerwowym w tym spotkaniu. Ale wciąż warto zjeść za centrem. Nicki Stibel, stacja biegowa. Tym razem zatrzymany w linii bocznej. To będzie na razie ta próba, bo właśnie wysądziłem ustawę piłkę. A już łańcuchy się przesuwają, pokazuje sędzia główny nową pierwszą próbę. A więc 10 jardów wypisują w tej akcji. Mają ogromne problemy auto z tym zawodnikiem. Jeszcze raz Stevens. Ucieka do linii bocznej. Zatrzymany. Ale to jest kolejne z 15-16 jardów wykonanych z Stevensa. Dała pierwsza próba oczywiście. Super. Nie mają odpowiedzi w Outlaws na Stevensa, na jego biegi. Czy środkiem, czy do linii bocznej. Bardzo szybki, bardzo zwrotny jest ten zawodnik, choć niski, ale widać, że kompletnie mu to nie przeszkadza. Jeszcze raz Stevens, środkiem tym razem i to jest przyłożenie. Przyłożenie numer 6 za Stevensa. Tym razem około 14-jardowy bieg. Się rozpędziłam. Wyszczynie, znowu Adam Meli. Tym razem nie udany snap, 29-1 biegnie z piłką. I mamy podwyższenie za 2 punkty. No, zaskoczyło trochę dziedzica. To wprawdzie nie piłki do gry, ale zdołał się podbierać, zdołał zrobić 2 punkty. I mamy wynik 51-0. Chyba dostałem parę pytań.
Olej! 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 I my to pojadamy i zebrać się w stronę Lidzy Kowidza, czy powrotnej. Czasami będę bardzo, bo tak sobie na ten niskie kopnięcie wpada w pole punktowe, a więc Hatchback. Zaczynamy z 20 yarda. Nie, 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 Górecki, bardzo Kopczyński, Kopczyński z piłką na otras miejsca tym razem, jest to 4 yardów w tej akcji zdobytych. Druga próba, no to 6, no to 50 yardów od przejścia. Druga próba. No jak to jest zawsze był to bardziej zawsze w pierwszej próbie, jak tym meczu wykonał odnos. To jest to, jest podchodzimy do tego, do tego, do tego, piłka, ale mają dalej już w rękach, więc trzecia próba, no. Nie mogę sobie autoszeszczowo utrudniać życia takimi troszkę technicznymi błędami. To już trzeci albo czwarty takie fabu. W tym spotkaniu. Ale historia, taki smaczek mecz, największy. Górecki pod presją, próba screenu, ale nie jest udana. Nie było dane podanie, tam nikt z receiverów nie czekał o tą piłkę, mamy czwartą próbę. I zobaczmy, na co zdecydują się panici. Czy będą próbowali zrobić tą pierwszą próbę, czy jednak odsłatną piłkę. Jest to boisko ofensywa, jest Mariusz Górecki, a więc która będzie grana na czwartą próbę. Mariusz Górecki ma teraz trochę czasu, jest daleka piłka, nie było pana, ale tam było dwóch graczy Outlaws, MSO, Dawid Jędrasik, jeśli go dojrzałem, ale też trzech obrońców Panthers, bardzo tam było ciasno, szczerze mówiąc nie wiem, czy tak miał w nosie zagrywać, obaj ci zawodnicy powinni się tam znaleźć w tej akcji, obaj zawodnicy ofensywy. No ale nie udane podanie w czwartej próbie i piłkę przejmują Panthers. To jest pierwsza próba dla Panthers. Około 22-23 może yardów do pola punktowego Panitów. Przypomnę 51 do 0. I udane podanie teraz na skrzydło. To będzie nowa pierwsza próba. Adam Góralski, chyba Adam Góralski. Dawid Biel, przepraszam. Złapał tą piłkę. Adam
Mała pierwsza próba, około 11 yardów do pola punktowego. Dziedzic, nieudane to podanie, za niskie. Będziemy mieli drugą próbę. Znowu celem podania Dawid Giel. Dziedzic, jeszcze jedna piłka, tym razem złapana, ale nie ma nawet jeszcze kury. Tym razem Adam Góralski. I to jest koniec trzeciej kwarty, więc przed Państwem, wie jak się czujecie. Niski strach, ale z dołego pochodzi Panthers i wreszcie powstrzymanie Niki Stevens. Markadiusz Krojanowski, numer 70. Prowadził tą szansę, jest czwarta próba. I wrócił jeszcze dwa razy. Jeszcze raz, Niki Stevens przez środek, zatrzymany! I to oznacza wreszcie podtrzymany portem z roku. Piłka na oko! Rafał! Jeszcze próba dla pomiku. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia w tej serii. Wyciągnę było to odrzucenie na skrzydłe Dawid Jędrasik, zatrzymany po około 5 yardach i niestety chyba jakiś uraz. Dariusz Kwiecień staje z urazy, ale wyraźnie ucieka. Miejmy nadzieję, że nic tu nie jest. Druga próba, około 6 razy do 6, a po tym biegu Jędrasika. Drecki, na środek i zapraszamy w sercu na dolary. I to jest Kwiecki, którego na wysokie to podaje do Hera. I Adam Lary. 6 punktów do dorobku, Panthers dokłada. Do zera. Pewnie wezmą markę.
Znaleźliśmy tutaj dokumenty na nazwisko Ejfry Magdona. Osobę, która właśnie robi dokumenty, zapraszam tutaj pod podium. Najlepszą, do muzyka Lejką. Zatrzymamy na 20 jeździe. Indiana operator, Eastern Scout, Andrew McDonald, please come to me if you want to have it back. Pierwsza próba dla zawodników. Marek Stopczyński, zatrzymany na stratę jardu. Filip Kostowski, Jakubciu, w defensywie. Lewa pana to podanie od Gierskiego. Adam Cichek, że ona jeszcze do podania nie zdołał złapać te piłki. Gdzie on dał? Odrzucił tą piłkę. Trzecia próba, około 11 jardów do przejścia. Górecki. Również 20 jardów biegiem. To nie będzie nawet pierwszej próby. Hubert Obrodowczyk. Zatrzyma Góreckiego i będziemy chyba mieli fan. Chodzi ofensywa pani tu. Tak, sterzamy, już to sobie odkopiecie. Jeszcze chłopca na koniec tej akcji. Jeszcze uderzenie po akcji, 15 jardów kary na Panther. Tak długie do wojska, jeszcze Panther z tym meczem mieli. Ale tutaj zatrzymamy, ale to będzie nowa pierwsza próba.
Niech zawodnik wam nie żyje. Jeszcze niestety jakiś uraz. Radosław Jurczyk. Pierwsza próba nowa po tym złapanym podaniu. Lucy Steven zatrzymany znakomicie. Tym razem Wojtek Kowalczyk. Druga próba na Panthers Wrocław. Jacek Dziewicz podaje na skrzydło, blisko tam było wszechwytu. Patryk Wojcik dobrze ustawiony, ale nie sięga tej piłki. I trzecia próba dla Panthers. Trzecia próba to 7-6 metrów do przejścia dla ofensywy Panthers Wrocław. Jeszcze raz Stevens. Jeszcze raz zatrzymany. Bardzo dobrze tym razem. Nie defensywny Outlaws. To minute warning. 9 do końca meczu. W ataku wciąż Panthery, czwarta próba i raczej nie będą pasować. Jeszcze raz Steven, czwarty próbie, nie razy się przedzierać, to ma pierwsza próba. To pora minuty, do zakończenia spotkania, około 10-jardowy bieg Stevensa, to ma pierwsza próba. Ale to byłyby super pudełka. Po końcu 15 jarda. I to już, szanowni państwo, było dzisiaj na tyle. Ale mocno. Zerwa Wrocławia 57-0. Wygrywają Panthers Wrocław.